Jakimi informacjami dzielą się z nami spółki giełdowe, które z nich są naprawdę ważne, a które tak naprawdę robią więcej szumu niż dają nam pożytku? Jak tych informacji szukać i w jaki sposób być na bieżąco? Zapraszam do materiału. Zaczynamy kolejny odcinek naszej nowej serii edukacyjnej Jak analizować spółki giełdowe, której partnerami są Biuro Maklerskie Alior Banku i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. W drugim odcinku warto byłoby w ogóle odnaleźć w gąszczu informacji, jakimi dzielą się z nami spółki giełdowe, no bo nie da się ukryć, że do przeprowadzenia jakiejkolwiek analizy fundamentalnej potrzebujemy informacji. I większość z tych informacji, większość tych danych, którymi będziemy się posiłkować, to są informacje wewnętrzne, czyli takie, które są w posiadaniu i które są udostępniane bezpośrednio przez spółkę. One dotyczą głównie sprawozdawczości finansowej, i tutaj na pierwszym miejscu znajduje się przede wszystkim okresowy raport finansowy spółki, no ale oprócz tego spółka może dzielić się Osobnymi raportami, chociażby na temat sprzedaży, na temat y, liczby klientów czy produkcji w danym okresie, na przykład cyklicznie robi to spółka KGHM Polska Mieć i wiele, wiele innych y, podmiotów notowanych na GPW. Część spółek w ramach prowadzonej przez siebie. Polityki informacyjnej. Publikuje szacunkowe wyniki finansowe za dany okres rozliczeniowy, natomiast tutaj trzeba wiedzieć o tym, że informowanie o wynikach szacunkowych, o wynikach wstępnych nie jest obowiązkowe i nie każda spółka będzie to robiła. Jeśli chodzi o informacje, Zewnętrzne, czyli takie, które nie są tworzone przez spółkę, no to mamy tu do czynienia przede wszystkim z rekomendacjami domów maklerskich, z analizami sytuacji danej spółki, danymi statystycznymi, na przykład publikowanymi przez GUS czy przez jakieś inne e, agencje, które odnoszą się w jakiś sposób do tej działalności, którą spółka prowadzi, albo do branży, w jakiej operuje. Czy wreszcie mowa o informacjach zewnętrznych, którymi mogą być publikacje medialne na temat spółki i one naprawdę mogą w różny sposób wpływać na notowania akcji spółki i oczywiście to zależy nie tylko od samego newsa, od tego jaka jest jego wymowa, ale też chociażby od wielkości i płynności spółki czy dotychczasowego sentymentu inwestorów. Jak ta spółka w oczach inwestorów dotychczas była postrzegana? Więc wiele czynników, ale myślę, że kiedyś ten temat też yy, będzie szansa omówić. Pamiętajmy, że o ile w przypadku raportów publikowanych przez spółkę one trafiają do wszystkich uczestników rynku jednocześnie, to na przykład rekomendacje giełdowe czy takie rozbudowane analizy mogą być dostępne wyłącznie dla niektórych. Uczestników rynku, albo dla niektórych z nich wcześniej, na przykład dla klientów instytucjonalnych domów maklerskich, albo tak zwanych klientów VIP, no albo też dla tych, którzy po prostu za nie zapłacili. Więc tutaj mamy do czynienia z tak zwaną asymetrią informacyjną. Nie każdy będzie w stanie posiąść daną informację w tym samym czasie, albo też w ogóle nigdy nie będzie miał do niej dostępu. Jeśli chodzi o ogólnodostępne i darmowe analizy, które są wykonywane przez domy maklerskie, darmowe w tym sensie, że oczywiście, są dostępne dla każdego z nas bez żadnych opłat. To warto śledzić publikacje w ramach Giełdowego Programu Wsparcia Pokrycia Analitycznego, który jest organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych. Mamy tam raporty aktualizujące, raporty dotyczące wielu różnych spółek średnich notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Warto zwracać, rzucić okiem na niektóre z tych raportów, które dotyczące spółek, które po prostu nas interesują. Ale do rzeczy. Spółki giełdowe muszą spełniać określone um, obowiązki informacyjne, zachowywać transparentność swojej sytuacji finansowej, dlatego też nie bez powodu się nazywają spółkami notowanymi na rynku publicznym w ramach tak zwanych raportów okresowych. Spółki publikują to, co interesuje nas najbardziej z perspektywy analizy finansowej, czyli Sprawozdania kwartalne, półroczne i roczne, informacje o przebiegu, o przyjętych uchwałach na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy. Natomiast raporty bieżące obejmują informacje o zmianach w akcjonariacie spółki, które wynikają chociażby na przykład z rozporządzenia Mar, to jest tak zwane MAR, to jest... Rozporządzenie o zapobieganiu nadużyć na giełdzie, one dotyczą przede wszystkim informowania o transakcjach wykonywanych przez osoby z zarządu spółki i osoby, które są z nimi blisko spokrewnione, powiązane. No i też komunikaty chociażby wynikające z 69 artykułu ustawy o ofercie publicznej. One zobowiązują do upublicznienia informacji o zmianie udziałów, w ogólnej liczby głosów. Przy przekroczeniu różnych progów, tam jest 5%, 10%, 20%, 25%, 30% i tak dalej. E, oprócz tego, takie raporty bieżące to chociażby zmiany we władzach e, spółki, w Radzie Nadzorczej, te wspomniane już szacunkowe wyniki finansowe, dane o sprzedaży, jakieś komunikaty o planach spółki, o zawartych umowach. Jednym słowem, wszystko to, co jest istotne z punktu widzenia działalności prowadzonej przez spółkę i wszystko to, co może mieć charakter cenotwórczy, czyli wpłynąć na cenę mm, akcji. Natomiast jeśli chodzi o spółki notowane na New Connect, one też mają obowiązki informacyjne, jak najbardziej, no bo też publikują chociażby raporty okresowe, sprawozdania finansowe, ale mają mniej rygorystyczne obowiązki. Na przykład nie muszą publikować sprawozdań półrocznych, czy też nie muszą publikować części raportów bieżących, takich raportów, które mogą mieć wpływ na cenę akcji, na przykład informacji o zawarciu lub o zerwaniu współpracy. Mogą to robić, ale nie muszą. Jeśli spółka w terminie nie opublikuje sprawozdania finansowego, no to na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego może zostać zawieszona przez giełdę. I co ciekawe, zdarzają się sytuacje, w których spółki, szczególnie z New Connect, nadużywają swoich raportów okresowych, nadużywają tego obowiązku informacyjnego i wykorzystują je do zwiększenia zainteresowania uczestników rynku samą spółką, na przykład ogłaszając kolejne współpracę, nowe umowy, duże zamówienia. Natomiast później, mniej chętnie informując na przykład o tym, że z takiej współpracy jednak nic nie wyszło, tam był memorandum informacyjne yy, czy jakieś yy, dopiero tak naprawdę wstępne rozmowy, które podbiły kurs, nic z tego nie wyszło i spółka o tym już później nie informuje. Takie patologie też się zdarzają i warto mieć to na uwadze. Przykładowo taka spółka jak InnoGene. Zajmująca się inwestowaniem w różne biotechnologiczne inicjatywy, w styczniu zeszłego roku, na wniosek giełdy, musiała wytłumaczyć się z postępów ogłoszonych wcześniej w raportach bieżących umów. No i trzeba przyznać, że nie wyglądało to dla niej zbyt korzystnie. Odsyłam do szóstego raportu InnoGene z 29 stycznia. 2021 roku. Myślę, że warto to przeczytać po to, żeby z większym dystansem podejmować decyzje inwestycyjne na podstawie tak zwanych dużych newsów ze spółek, szczególnie z tych notowanych w alternatywnym systemie obrotu, czyli na New Connect, bo one jednak nie są aż tak mocno pilnowane informacyjnie. Mogą mają większe pole do manewru tutaj, jeśli chodzi o wysyłanie tych komunikatów do rynku. Na sam koniec tego odcinka, skoro w ogóle rozmawiamy o informacjach, którymi dzielą się spółki giełdowe, no to warto byłoby wiedzieć w jaki sposób tych informacji w ogóle mm, powinniśmy szukać, w jaki sposób możemy na nie trafić, gdzie je znaleźć i jak być na bieżąco z komunikatami spółek, które mamy w portfelu albo które obserwujemy. Spółki z Warszawskiej Giełdy komunikują się z inwestorami przede wszystkim za pośrednictwem systemów ESPi i EBI. To są dwa oddzielne systemy. Ten pierwszy obejmuje wszystkie spółki z głównego rynku i z rynku NewConnect. Natomiast w systemie EBI część raportów publikują spółki z małego rynku, czyli z NewConnectu. Ten EBI różni się od SPI tym, że jest wysyłany do wiadomości publicznej do GPW, ale już nie do. Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast wszystkie komunikaty ESPI są też automatycznie zawsze przekazywane Komisji Nadzoru Finansowego. Najważniejsze informacje ze spółek muszą być publikowane właśnie w ramach SPI i dlatego też w większości przypadków właśnie za ich pomocą. Ten komunikat ze spółki dotrze do nas e, najszybciej. Wszystkie aktualne komunikaty SP EBI w jednym miejscu znajdziemy w, w naprawdę wielu serwisach. Natomiast chyba takim najpopularniejszym jest serwis ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej. Każdy raport dla spółki ma oczywiście swój unikatowy identyfikator, to jest numer i rok. I klikając w konkretny e, komunikat, przechodzimy do jego treści. A na przykład w przypadku sprawozdań finansowych znajdziemy je w mm, osobnym załączniku, który po prostu musimy pobrać. Jeżeli chcemy sprawdzić ostatnie raporty danej spółki, no to wystarczy, że klikniemy na jej nazwę i wyskakują nam ostatnie ESPI od danego podmiotu giełdowego. W przypadku, jeżeli to jest, jeżeli to jest podmiot z New Connect, no to może być ESPI i EBI. Tutaj też na takim kalendarzu widzimy... Ile w danym mm, okresie było publikowanych komunikatów z tej konkretnej e, spółki? Oprócz tego, każda spółka giełdowa ma na swojej stronie internetowej zakładkę, relacje inwestorskie czy jakieś informacje giełdowe, w zależności jak to się nazywa. I tam znajdziemy sprawozdania finansowe, raporty SP, EBI i inne komunikaty. Dlatego czasami warto tam też zajrzeć. Jeśli zależy nam na tym, żeby dostawać powiadomienia od razu, gdy tylko pojawi się jakiś nowy raport od spółki którą obserwujemy, no to dobrym rozwiązaniem jest darmowa aplikacja mobilna od giełdy papierów wartościowych. Ona jest zarówno dostępna na urządzenia z Androidem, jak i urządzenia Apple, czyli na systemie iOS. Możemy za jej pomocą włączyć alerty, na przykład dla raportów SP, EBI, dla konkretnych spółek. Możemy też włączyć alerty cenowe, dzięki czemu otrzymamy powiadomienia push za każdym razem, kiedy tylko pojawi się coś nowego, kiedy pojawi się coś, co nas Interesuje. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że był dla Ciebie interesujący i po prostu do czegoś ci się przyda. Jeżeli tak, to oczywiście standardowo daj łapkę w górę i subskrybuj kanał FXMAG, po to, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Jeżeli masz jakieś pytania, sugestie, propozycje, to oczywiście sekcja komentarzy jest dla Ciebie otwarta. Ja przypominam, że. W sprzedaży jest nasz magazyn, drukowany magazyn dla inwestorów. To jest już jego 29. wydanie. 29. wydanie, które dopiero przyszło do nas z drukarni z piękną okładką, choć oczywiście nie ocenia się po okładce, tylko po tym, co jest w środku. A to, co jest w środku, również jest bardzo interesujące i z kodem robotowym wiedza na nasz magazyn, czy też na jego prenumeratę na stronie fxmac.pl zostaniesz 20% zniżki. Więc. Warto, warto chociażby zobaczyć, co tam w spisie treści się znajduje. I to tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnym odcinku naszego, naszej serii Jak analizować spółki giełdowe. Do zobaczenia. Cześć.